Zbigniew Hołdys, znany postępowy muzyk, poparł rząd ludowy w walce o akta. Inwigilacja i cenzura to nic złego, jeśli tylko pozwolą wyłapać piratów. To oni okradają Hołdysa, który z pewnością przymierałby głodem, gdyby nie dobrodziejstwa, jakie zapewnia Polska Ludowa pod rządami niegasnącego słońca Peru. Ludzkość musi się z tym pogodzić, że wraz z postępem cywilizacyjnym będą pojawiały się nowe przestrzenie wolności, ale też nowe prawa, nowe regulacje, powiedział niedoszły polski Eric Clapton. By żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim.